Pierwsza bramka w tej drugiej połowie, ale nie pierwsza zdobyta przez Adriana Kondratiuka, bo to jego trzecie trafienie, bo to właśnie ten zawodnik oznaczony numerem 17 zdobył bramkę. Numerem 23 Łukasz Kuszdewa. Dodam, że na co dzień reprezentuje klubowe barwy Zagłębia Lubin. Numer 22 to Erik Schroeder, zdobywca bramki dla Luksemburga. Szybka odpowiedź biało-czerwonych. Łukasz Rogulski zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Zawodnik oznaczony numerem 11. Lub to Wybrzeże Gdańsk. Jan Hoffman, numer 77, trzecia bramka tego zawodnika. Wojciech Prymlewicz. Numerem 77 Jan Hoffman. Asusemką w biało-czerwonych barwach Antoni Łangowski. Thank you.
Antoine Biel, numer 27. Reprezentacji Luksemburga Steve Moreira. Dwie minuty kary dla reprezentanta Polski, dla grającego numerem 4, Mateusza Piechowskiego. Tommy Wills, dotarcie dla Luksemburga w polskiej bramce Przemysław Witkowski. Tommy Wills wyrównuje rezultat tego spotkania i mamy 18-18. Że dodacie im sił swoimi właśnie oklaskami i dopingiem. I zobaczcie, co się od razu dzieje. Adrian Kondratiuk, numer 17. Bramka dla reprezentacji Polski. Cicho, tylko głośno i wszyscy, którzy dziś w lokali Legionów przeszli. Dopingujemy naszych chłopaków biało-czerwonych, którzy nadal w osłabieniu przeciwko reprezentacji Luksemburga. I bramka zdobyta przez grającego z numerem 8 Antoniego Łagowskiego. Rzut karny dla Luksemburga, zmiana w polskiej bramce, wraca między słupki Adam Morawski. A
Luksemburga, Steve Moreira. Brawa dla polskiego bramkarza Przemysław Witkowski w bramce biało-czerwonej. Bramka naszej reprezentacji numerem 19 Maciej Majdziński. Biało-czerwoni znów potrzebują waszej pomocy, znów potrzebują tego dopingu, tych oklasków, tych praw, tej otuchy, którą dajecie za każdym razem, jak tylko troszkę głośniej są trybuny. I to daje efekty! Bramka zdobyta przez Adriana Kondraciuka. Po raz kolejny z 7 metrów nie mylący się. To jeszcze raz z dopingiem, głośno, z prawami, tak żeby to było słychać, żeby to ich rosło. I bramka dla biało-czerwonych, a zdobyła ją Łukasz Kuzdeba. Bramka zdobyta przez Tomka Gębalę. No.
głośniej jeszcze. Antoine Biel, bramka dla Luksemburga. Brawo, brawo, z numerem 16 w polskiej bramce Przemysław Witkowski. I wszyscy razem, i wszyscy głośno, dopingujmy biało-czerwonych. Bramka zdobyta przez Adriana Kondratiuka. Brawo dla niego! Przemysław Witkowski! I głośniej, i równo. W bramce Luksemburga Steve Moreira. Dwie minuty kary dla reprezentanta Polski Łukasz Rogulski, grający z numerem 11, został w ten sposób ukarany. Bramkę zdobywa grający z numerem 4, Martin Müller. Biało-czerwoni w dalszym ciągu na prowadzeniu, ale biało-czerwoni w osłabieniu. Ale jeśli tylko poczują ten wasz głośny, gorący doping, to nie będzie miało to takiego znaczenia.
raz jeszcze my także zacznijcie. Głośno, równo, tak żeby pomóc. O czas tymczasem poprosił szkoleniowiec reprezentacji Polski Damian Wlegla. 27 do 23 na niespełna 10 minut przed zakończeniem tego meczu, w którym biało-czerwoni grają z reprezentacją Luksemburga. To drugi mecz drugiego dnia międzynarodowego turnieju w piłce ręcznej o wybór prezydenta miasta Kielce. Jutro zakończenie zmagań turniejowych. Na jutro także zaplanowano dwa mecze, tyle że na prośbę reprezentacji przyjezdnych nieco wcześniej te mecze. Pierwsze o 11 to pojedynek Luksemburga z Litwą, a o 13 Polska-Węgry. To spotkanie o 13 biało-czerwonych się rozpocznie. To zaczynamy ten doping. Dla biało-czerwonych, dla nich, po nim osłabieniu. I bramka dla reprezentacji Polski jest zdobyta przez Mateusza Piechowskiego. Przemysław Witkowski w polskiej bramce. Martin Buer, grający z numerem 4, otrzymuje 2 minuty kary. Rzut karny wykonywał będzie Wojciech Rymlewicz. W bramce Luksemburga pozostaje Steve Moreira. Steve Moreira, tym razem lepszy przed tym rzutem karnym. Brawa dla bramkarza Luksemburga, bo na pewno także mu się należy. O czas tym razem prosi szkoleniowiec Luksemburga, pan Dominik Gradu, a więc kolejna przerwa. Wynik 28 do 23, 22 minuta, 33 sekunda tego spotkania, niespełna 7,5 minuty do końca tego meczu biało-czerwonych, meczu drugiego, bo przypomnę, że wczoraj drużyna prowadzona przez Damiana Wlegla i Piotra Brusiewicza
wygrała z reprezentacją Litwy 25-21. Dziś Litwini grali z Węgrami, no i po bardzo zaciętym, emocjonującym pojedynku, którego losy ważyły się do samego końca, Litwini przegrali 26-27. Ale to był ten pierwszy mecz, który rozpoczął się o 16. No a teraz jesteśmy świadkami meczu polskich reprezentantów z Luksemburgiem. Kolejny jest zdobywa bramkę dla Luksemburga. Pokażcie po raz kolejny, jak niemiecka publiczność potrafi dopingować. I dopingujmy biało-czerwonym w tym spotkaniu z Luksemburgiem. Z numerem 22 Erik Scherer. Bramka dla Luksemburga. Troszkę zmniejszyła się ta przewaga. Znów biało-czerwoni potrzebują waszej pomocy. Jeszcze głośniej te brawa. Brawa! Piotr Papaj, bramka dla reprezentacji Polski. Kolejny Erik Schroeder, ten zawodnik oznaczony numer 22, zdobywa bramkę dla Luksemburga. Piotr Papaj, bramka dla reprezentacji Polski.
Przemysław Witkowski, bramce reprezentacji Polski. Bramkę zdobywa Tomasz Kębala. Teraz jest to czas, prosi szkoleniowiec reprezentacji Luksemburga, pan Dominik Gradu. 31 po stronie Polski, 26 po stronie Luksemburga. Do końca meczu zostało już niewiele czasu, minuta i 13, niespełna minuta i 13 sekund do końca tego spotkania. Spotkania, w którym Polska gra z Luksemburgiem, czwartego spotkania w sumie turnieju rozgrywanego w Kielcach, tego międzynarodowego turnieju piłki ręcznej mężczyzn o puchar prezydenta miasta Kielce, a drugiego meczu dzisiejszego. Piotr Papaj! Bramkę zdobywa grający z 75 numerem Jan Hoffman. Proszę Państwa, polska reprezentacja wygrywa ten mecz z reprezentacją Luksemburga 32 do 27. Podziękujmy naszym reprezentantom, podziękujmy biało-czerwonym za to zwycięstwo, podziękujmy także reprezentacji Luksemburga za to ciekawe spotkanie, bo obydwie ekipy stworzyły ciekawe widowisko. Dziękując za dzisiaj, dziękując wszystkim zawodnikom, którzy dziś wystąpili. Państwa zapraszam na jutro, przypomnę, godzina 11, mecz Luksemburg-Litwa o godzinie 13. Polska-Węgry, to spotkanie zadecyduje o pierwszym miejscu w tym turnieju.
Godzina 13. Polska-Węgry, a wcześniej Luksemburg-Litwa. Polacy mają dwa zwycięstwa na koncie, Węgrzy także mają dwa zwycięstwa na koncie w tym turnieju, więc to pierwsze miejsce i oto kto weźmie Puchar Prezydenta Miasta Kielce, będą się biły te dwa zespoły. Jutro o godzinie 13 zapraszam do hali regionów, a za dziś już dziękuję Państwu bardzo.